materiał może zawierać spoilery. Jeśli nie chcesz sobie psuć zabawy z grą, to zrezygnuj z dalszego oglądania. Pozdrawiam. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Weimus i jak wczoraj mówiłem, dzisiaj jest Data Timing OB50. Zapraszam bardzo serdecznie. Tak, ostatnio nie było, ale teraz już chyba wrócimy to na dobre. I tak, pierwszą taką informacją, którą mówiłem w Nowi Czempioni, Nowe Informacje, bo to była taka aktualizacja do starszego filmiku, w którym przedstawiałem bodajże 4 czy 5 postaci chyba, coś koło tego. No i pierwszą informacją, że wiem, że na pewno następną postacią, która pojawi się w świecie Paladins, będzie Ash, czyli zwany jako wcześniej Flag. Ma on być nietypowym tankiem, ponieważ nie będzie posiadał żadnej tarczy. Właśnie pokazuje wam się grafika poglądowa Asha. Taki czeski krecik, jak dla mnie bardzo spoko. Ciekawe jak w grze będzie wyglądał. No i tak, przeczytam wam opis czempiona, bo broń podstawową i umiejętności przedstawiałem w tamtym filmiku, więc zapraszam bardzo serdecznie. Wszystko macie na kanale. Opis czempiona. Mogą próbować chować się ze swoimi bramami i murami, lecz i tak nie uchroni ich to przed nim. No, ciekawe jak on się właśnie wbije w ten świat, bo jest troszeczkę trudno i Nara nie dała rady, jeśli chodzi o tanka. No, niezgrywalną postacią, ale nie jest aż takim fajnym taką fajną postacią, że może każdy nią zagrać. Taki low level. No. Karty legendarne przedstawiałem, więc sobie je odpuścimy. Drugą informacją, wiem, że na pewno, że Dark Lord będzie flankerem, ponieważ został on już przydzielony w plikach gry do właśnie tej roli. Więc o nim i o innych postaciach możesz obejrzeć w tamtym filmiku, co mówiłem, Nowi Czempioni, Nowe Informacje, tam wszystko aktualizowałem i też w tym starszym filmiku Nowi Czempioni. Opis czempiona, czyli tego Dark Lorda, będzie: zdominuj swoich wrogów umiejętnościami, szybkością i potęgą. Dość ciekawe, nie powiem. Karty Dark Lorda. Przedstawię tylko trzy legendarne, bo reszta to sobie zobaczycie, nie wiem, na prezentacji u mnie, albo nie wiem. Legendarna karta. Hirl. Przepraszam, nie użyłem angielskiego, tylko takiego angielsko-polskiego. Zyskaj 30% szybkości do ataku na 3 sekundy po użyciu umiejętności. Speed. Sypy i tyle. Okej. Okay. Zadaje 20% maksymalnego poziomu zdrowia przeciwnika za każdym ciosem. To jest fajna legendarka, nie ukrywam. Counter. Po odparciu ataku pozostajesz w swojej pozycji przeciwdziałającej. Okej. Okay. To jest fajne. W plikach gry, patrzę 49, roboczo został w niektórych plikach nazwany nowa postać Buff. Teraz znamy jego imię, jest to Astro. Czempion ma przynależeć do roli wsparcia, prawdopodobnie będzie się opierał nie na leczeniu, lecz na wzmacnianiu członków swojej drużyny. Oczywiście nagram jakiś materiał większy o nim, tylko jak się pojawią troszeczkę więcej informacji. Tutaj wam się pojawia właśnie ten obrazek tego Astro, gdzie grafika poglądowa, no jak on może wyglądać, a jak nie musi wyglądać. Czwartą informacją, że w nadchodzących aktualizacjach będziemy mogli objąć posiadanie nowe skiny, a są to Ink Robot oraz Ink Szkarłat i Czerń 2. Okej. Cassie, Czerwona Nocna Zjawa i Myth Dreamhack z okazji eventu. Nie przedstawię wam graficzki, bo nie ma jej. Proste. Jeszcze. Nowy wierzchowiec będzie. Lodowy kuń. Koń. Ice Horse. Właśnie widzicie przez chwilkę ten obrazek. No nie powiem, fajny. Tylko żeby on nie był taki jak szkło. To byłoby super. Szósta informacja. Będzie nowa skrzynka. Set Chest. Na chwilę obecną wiem, że będzie zawierać Wiking Kinesę, Łupieżce Pipa oraz Gwiezdnego Pogromcę Rokusa. Nie muszę wam chyba tego przedstawiać, jak te skiny wyglądają, bo ponieważ macie to w grze cały czas. Siódmą informacją, już przedostatnią, spokojnie. Hyres szykuje się do stopniowego wprowadzania skinów za masterki postaci. Fajne, nie powiem. Działać to będzie tak jak w Smite, gdzie po zdobyciu określonego poziomu postaci automatycznie zgarniało się skin złoty lub diamentowy.
Okazuje się, że twórcy przymierzają się do tego od dawna, gdy wzmianki w plikach gry o tych skinach pojawiały się jakiś czas temu, ale jakoś nie chciało mi się tego przedstawiać. I ostatnią informacją, nowe mapy nazwane Shade, Beach, chodziło o plażę, Flag Ball. Czyżby nazwa tej ostatniej była swojego rodzaju zapowiedzią kolejnego trybu gry, a mianowicie Capture the Flag? Hashtag drama alert, Prejas pisze. Ten artykuł opisał dla was Prejas, oczywiście macie go w opisie, jeśli chcecie sobie przeczytać, jak ktoś jedzie autem, albo nie wiem, autobusem, albo nie ma jak czytać teraz, tylko ma słuchawki, to zawsze sobie może puścić mnie. To tak, jak ogólnie komentujecie te zmiany? Bo ja myślę, że będzie epicko. Będą epickie playsy, naprawdę. I czekam na flaka. Bo ogólnie gram trochę tankami, więc flak, czekam na ciebie. Więc ja się z wami żegnam. Dzięki, że wytrzymaliście tyle ze mną. Napiszcie komentarz jakiś fajny, jak o tym sądzicie. Like, jeśli jesteście nowi, nie zapomnij o sobie. No, to trzymaj się i na razie, pa, pa.